Wyjątkowe spotkanie odbyło się w piątek, 4 grudnia w Kozienickim Domu Kultury. Wolontariuszy z Młodzieżowego Klubu Skrzydła odwiedziły przedstawicielki mini klubu seniora Radosna Jesień, działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, który przypada 5 grudnia. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza wszystkim wolontariuszom w dniu ich święta pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, a także podziękować za bezinteresowną pomoc, trud włożony w służbę drugiemu człowiekowi oraz za każdy uśmiech podarowany naszym członkom stowarzyszenia. Kochani, życzymy Wam spełnienia marzeń, radości w sercu, realizacji zamierzonych celów, satysfakcji w życiu osobistym, a przede wszystkim tego, aby każdy dobry uczynek, każdy uśmiech i dobre słowo wracało do Was i dawało Wam siłę do dalszej pracy. W imieniu całego Stowarzyszenia Klubu Seniora Radosna Jesień mamy zaszczyt zaprosić te wolontariuszki i panie, które by miały chęć i życzenie, czy na Wigilię, czy na jakąś uroczystość do nas, to zapraszamy serdecznie. Przedstawicielki klubu seniora oprócz podziękowań i życzeń przyniosły wolontariuszom także pyszną szarlotkę. Kozienicki Dom Kultury także pamiętał o swoich wolontariuszach i z tej okazji przygotował im niespodziankę w formie słodkiego poczęstunku. Młodzieżowy Klub Wolontariatu Skrzydła działa w KDK od kilku lat. Obecnie opiekę nad nim sprawuje Iza Barcikowska-Poździk. Młodzi ludzie angażują się w różne akcje organizowane na terenie gminy Kozienice. Chętnie pomagają innym. Często też z różnych okazji odwiedzają seniorów z Radosnej Jesieni, podopiecznych placówki socjalizacyjnej Panda czy zakładu pielęgnacyjno opiekuńczego działającego w szpitalu. Spotkania w KDK odbywają się cyklicznie w każdy piątek o godzinie 16:00. Chętni mogą jeszcze dołączyć do tej grupy.